Olimpiada przedszkolaków to już tradycja, co roku jej organizatorem jest inna placówka przedszkolna. W tym roku zadania podjęło się przedszkole miejskie numer 9. Dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach sprawnościowych, rywalizując z rówieśnikami, ale przede wszystkim dobrze się bawiąc. Zbieramy się co roku na Olimpiadzie Sportowej. Jest to olimpiada prowadzona między 8 przedszkolami z pobliskich dzielnic, czyli Rudy Śląskiej, Hebzia i Goduli. Dzieci startują w konkurencjach sportowych, jak i jest to podciągnięte tak pod ratownika, małego ratownika medycznego. W tej konkurencji dzieci właśnie uczą się takich podstawowych sprawności pierwszej pomocy. Przedszkolaki z dyscyplinami sportowymi są za pan brat. A jaka jest twoja ulubiona dyscyplina z tych, które dzisiaj tutaj rozgrywacie? Z piłką. A ogólnie jakaś dyscyplina sportowa twoja ulubiona? Piłka nożna. A dlaczego? Bo lubię w nią grać. Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona dyscyplina sportowa? Z piłką. Z piłką? I na czym ona polega? Trzeba zrobić slalom z piłką, później się poddaje, później się do tego pachołka się biegnie i później się podaje tą piłkę i się przekazuje koledze. Jak ci się podobają tutaj dzisiejsze zawody? Są fajne i mi się podoba bardzo. A która konkurencja najbardziej? Z biegania. Lubisz biegać? Tak, bardzo. Michale, powiedz mi, jak ci się podoba tutaj na zawodach? No bardzo fajnie. Myślicie, że wygracie dzisiejszą klasyfikację? No. Dla nich to jest na pewno wielka zabawa, przeżycie, jakieś nowe doznania, integracja z innymi przedszkolami, jak również fajna zabawa, polegająca na sporcie, który jest chyba dla dzieci najważniejszy w tym wieku. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, przedszkole numer 12, dzisiaj jadę tam. Dzieciaki nie zapomniały o tragedii w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Przed rozpoczęciem zmagań uczciły pamięć zmarłych górników minutą ciszy.